Boksik.pl. Kolejna relacja. Tym razem boksik Panini 12-13. Tak wygląda ten produkt. Oczywiście hologram NBA. I boks numer 32. 24 paczki w boksie. 10 kart w paczce. Tak wygląda ten produkt. Zobaczmy jeszcze, co tutaj można trafić. www.hoops.pl, oczywiście produkt dostępny w naszym sklepie internetowym. I zobaczmy sobie, jakie karty w tym produkcie. Gwarantowane dwie karty z autografem na box, czyli dwa autografy na pewno wyciągniemy z tego boxa. Ale dodatkowo oczywiście są tutaj również karty z kawałkiem meczowej koszulki. Natomiast nie są one gwarantowane, nie są uwzględnione w specyfikacji, ale wyglądają one właśnie tak. Kevin Durant, LeBron James, Carmelo, D-Wade. Widzimy bardzo ładne, duże kawałki koszulki meczowej. A także seria Game Jerseys. Również dostępna. Karty z autografem. Legendy. Rookies. Oczywiście niesamowita karta. Kobe Bryant. Kevin Durant. Limitowana do 5 sztuk. A także triple autograf, czyli Kevin Durant, Kobe Bryant i Blake Griffin, a więc trzy sztandarowe postacie Panini America, również limitowana do 5. No taka karta jest warta naprawdę bardzo dużo pieniążków. Natomiast zobaczymy za chwileczkę, co my trafimy w tym boksie. Panini 12-13, zafoliowany boksik i za chwileczkę się okaże. Oczywiście mamy apetyt na jakąś bardzo dobrą kartę, natomiast no, co będzie, to będzie, co się mówi. Kobe Anthology oczywiście, czyli bonusowa paczka kart Kobe'ego Bryanta. Otworzymy, pokażemy wam, jak wygląda. Oczywiście jest szansa, Kobe Anthology we wszystkich produktach 12-13 znajdziecie w każdym boksie taką paczuszkę. Jest to 5 kart Kobe'ego Bryanta. 200 kart liczy cały set Kobe Anthology, wydany specjalnie dla Kobe'ego, upamiętniając całą jego karierę, cały przebieg kariery Kobe'ego Bryanta. Kobe Bryant, Kobe Bryant, Kobe Bryant, Kobe Bryant i Kobe Bryant. Są tutaj karty limitowane u góry, w górnym lewym rogu. Do 24 są to karty paralel, limitowane do 24, ale również oczywiście jest możliwość trafienia kart z autografem Kobe'ego, bardzo nisko limitowanych do 8 sztuk oraz do 24 sztuk, jak również karty z kawałkiem meczowej koszulki. Taką jedną kartę pokażemy wam za chwileczkę na koniec relacji. No, tutaj nie udało się, mamy same karty base, natomiast zbieramy sobie również secik. Tu z tyłu oczywiście numerki. Pierwsza setka to są tak zwane common card, czyli łatwiej je trafić. Druga setka to są karty nieco bardziej short printowe, czyli niżej limitowane nakładowo, i drugą setkę, no jest uzbierać trudniej. Tak wygląda Kobe Anthology Pack w każdym boksie 12-13 Panini. No i zaczynamy nasz boks. 24 paczki w boksie, 10 kart w paczce. Bardzo fajny produkcik. Luke Zeller, Kent Bazemore, Isaiah Thomas. Autograf w pierwszej paczce. Jest to Kyle Singler, Detroit Pistons. Ok. Danny Granger, Kevin Durant, Dwight Howard, Nikola Batum, George Mikan i Robin Lopez.
Jak widzicie, srebrny dół, srebrne detale tych kart base, natomiast są również karty ze złotymi detalami, tworzą odrębny shortprintowy, niżej limitowany set. Evan Fournier, Andre Drummond, Jack Crowder i tu mamy właśnie taką złotą kartę, widzicie różnicę, jest srebrna po lewej, złota po prawej, czyli paralel Kyle Korver, Jay Rich, Chris Bosh, GR, Serge Ibaka, Luol Deng i Ty Lawson. Mamy nadzieję, że będzie tutaj ta karta Genius Jersey, abyśmy mogli Wam pokazać, jak wyglądają karty z kawałkiem meczowej koszulki w tej serii. Bradley Beal, Royce White, Klay Thompson. I mamy pierwszy insert DeAndre Jordan, Spirit of the Game. Tak nazywa się ta seria insertów. Spirit of the Game. Deron Williams, Andrew Blatt, Gerald Wallace, Monte Ellis, David Robinson i Ramon Session. Ok. Kolejna paczka. 10 kart w paczce. Jonas Valanciunas, Draymond Green. O, bardzo ładny insert. Karl Malone, All Panini. All Panini. Karl Malone. Tak wygląda ta karta. Numer 92. Karl Malone, Brandon Bass, JaVale McGee, Corey Brewer, Shaquille O'Neal, Sean Marion i Marcin Gortat. Marcin Gortat. Ok, kolejna paczka. Kolejna paczka. Bernard James, Mike Scott, Harrelson, insert Spirit of the Game, Derrick Rose. Derrick Rose, Spirit of the Game. Antoine Jamison, Greg Monroe, Kevin Garnett, Aldridge Gibson i Gary Payton. Gary Payton. Nie ma tutaj, jak mówiłem, gwarantowanej karty jersey. Natomiast jak widzieliście z opisu w sklepie, te karty trafiają się. We wcześniejszym boksie, który otwieraliśmy, który niestety no nie nagraliśmy tej relacji, dopiero od niedawna nagrywamy dla Was relację, tam trafiliśmy karty Carmelo Antonego jersey. Alec Burks, Tristan Thompson, kolejny insert. No naprawdę bardzo ładna ta seria insertów. All Panini, Amari Stoudemire. Amari Stoudemire, All Panini. Marco Bellinelli, Barnani, Dragic, Rip Hamilton, Tom Chambers i Stephen Jackson. Ok. Nolan Smith, Kemba Walker, Gustavo Ajon i kolejny insert, bardzo fajny. Jest to dual insert, matching numbers, Jeremy Lin i Carmelo Anthony, czyli dual Knicks i Rockets. Numer 7, czyli zawodnicy z numerem 7 na koszulkach, Melo Anthony i Jeremy Lin. Przekładka. Brandon Roy, Jeremy Lin, Gallinari, Mario Chalmers, Carter i Nick Young. Jeszcze jedna paczuszka, kolejna. Tyshawn Taylor, Schwed, Amari Gold, złoty dół jak widzimy, Amari Stoudemire, Kevin Martin, Drew Gooden, Andrew Bynum, George Gervin, Ricky Rubio i Lamar Odom. I jeszcze jedna paczka. Tutaj mamy już końcówkę baterii, więc za chwilę pewnie nas rozłączy. Deron Lamb, Will Barton, Kyrie Irving. Kyrie Irving.
insert Nate Archibald, Cincinnati Royals, Heroes of the Hall, czyli Galeria Sław NBA, Nate Tinney Archibald, insert Chris Paul, do tego Kendrick Perkins, Derrick Rose, Mark Gasol, Tyreek Evans i Nene. Ok, wracamy do relacji. Mieliśmy małą przerwę techniczną ze względu na stan baterii. Natomiast już jesteśmy z powrotem i otwieramy dla Was kolejne paczki. Panini 12-13 Basketball. Tyler Zeller otwiera kolejną paczkę. Marshall Brooks, John Jenkins, John Lower, autograf, Cleveland Cavaliers, John Lower, nie wiem jak nawet się czyta to nazwisko, więc do autografów nie mamy szczęścia, niestety. I Allen Iverson. Miejmy zatem nadzieję, że będzie tutaj jeszcze czekało na nas jakiś jersey na desert. Dion Waiters, Austin Rivers, Quincy AC, Spirit of the Game, Kawhi Leonard, San Antonio Spurs, insert Andrew Bogut, Grant Hill, Carl Landry, Willis Reed, Steve Novak i Marshall Webster. Wyciągnęliśmy dwa autografy, czyli teoretycznie wszystko z tego boksa, natomiast Knights of the Round, piękny die-cut insert, bardzo rzadko spotykany chyba taki wycinany insert w tym boksie. Knights of the Round, Russell Westbrook, bardzo ładna karta. Joe Johnson, Darren Collison, Kobe Bryant, base Wesley Matthews, Nikola Pekovic i James Worthy. Mamy jeszcze troszeczkę paczek. Jimmer Fredette, Darius Johnson, Reggie Jackson, Dual, Matching Numbers, Anthony Davis i Marcus Camby, Dual Insert. Cieszylibyśmy się bardziej z Dual Auto w takim zestawieniu, ale okej. Okay. Dwayne Wade, Anthony Morrow, Vasquez, Rodney Stuckey, Landry Fields i Tayshaun Prince. Kolejna paczka. Kim English, Jan Vesely, Brandon Knight, DeMar DeRozan Gold, Base, Carlos Boozer, Devin Harris, Kirilenko, Beasley, Richard Jefferson i Wes Unseld. Ok, kolejna paczka. Harrison Barnes, Jeremy Lamb, Anthony Davis, Heroes of the Hall, Gail Goodrich, insert Gordon Hayward, Brook Lopez, Noah, Steve Nash, Spites i Wayne Ellington. Kolejna paczka. Bismack Biyombo, Plumlee, Prigioni, Heroes of the Hall, Hakeem Olajuwon, insert Courtney Lee, Kirk Heinrich, Ben Oudrick, Marcus Camby, Tyrus Thomas, Nate Tarmont. Kolejna paczka przed nami. Mears Leonard, Murphy Johnson, David West, Rush Green, Ray Allen, Steve Kerr i Hayes. Hoss, Spencer Hoss. Kolejna paczuszka. Terence Ross, Derek Williams,
Nando DeColo, matching numbers Blake Griffin i Ed Davis. A więc matching numbers Blake Griffin i Ed Davis. Co mamy jeszcze w tej paczce? Manu Ginobili, Nate Robinson, Earl Monroe, Drew Holiday, Derek Favors i Andre Iguodala. Jeszcze kilka paczek do końca. Zobaczymy, czy jersey uda nam się trafić w tym boksie. Jimmy Butler, Darius Morris, Robert Sacre, kolejny insert, Spirit of the Game, Kevin Love, Jeff Teague, Daniel Gibson, Kevin Love, Steph Curry, Marcus Thornton i Tyson Chandler. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć paczek do końca. Dequan Jones, Jared Cunningham, Parsons, Blake Griffin Gold Base, Dirk Nowitzki, Jet Terry, Chris Kamen, Nick Collison, Tyler Hansbrough i Shane Battier. Gruba paczka, może będziemy mieli szczęście. Przydałoby się, bo w autografach go nie mieliśmy. I mamy jersey. Zostawimy tą paczuszkę sobie na koniec. No, być może troszeczkę dla osłody. Jakieś fajne jersey. Maurice Harkless, Josh Shelby, Jarvis Salinger i kolejny insert legendy Kevin McHale, Boston Celtics, Heroes of the Hall. Anderson Varejao, Evan Turner, Boris Dio, Tony Hawkins, Rajan Rondo i Pete Maravich. Dwie paczuszki do końca, tutaj już raczej nic z hitów nie będzie. Natomiast mamy jersey, które nie jest gwarantowane, ale dało nam się je trafić. Middleton, Enes Kanter, Tony Rotten, Emeka Okafor, Gold, Base, Chancey Billups, Josh Smith, Marcus Cousins, Trevor Ariza, Skola Williams. I ostatnia paczka w tym boksie, plus ta, gdzie mamy jersey. Lance Thomas, Brian Roberts, Corey Joseph, matching numbers Gordon Hayward i Manu Ginobili. Numer 20. Przekładka: Eric Gordon, Ben Gordon, Jason Kidd, Paul Pierce, Mark Jackson i Ryan Anderson. Boks jest pusty, natomiast nam została w tym momencie ostatnia paczka i jersey card, który jest w środku. Tim Hardaway, Base, Anton Raymond Felton, Elgin Baylor, Base, Arnett Moultrie, Perry Jones, Markieff Morris, Ersan Ilyasova, Gold, Brandon Jennings, Glenn Davis, Andre Miller, Brandon Jennings, Dress code jersey. Czyli mamy kartę z koszulką niegwarantowaną w tym boksie, czyli ponad specyfikację karta. Brandon Jennings jersey, game worn jersey card. Oczywiście z tyłu certyfikat autentyczności, enclosed game worn material, gwarantowany przez Panini America. A więc tak wygląda seria 12-13 Panini Basketball. 24 paczki, 10 kart w paczce, 240 kart w boksie. Naprawdę mnóstwo base, ale trzeba przyznać, że są bardzo ładne.
bardzo ładnie wykonane. Tak jak mówiłem, wersja standardowa, podstawowa, czyli wersja srebrna, silver, z dolnym, ze srebrnym spodem, oraz wersja gold. To dla przykładu Iliasowa i Andrea Miller. Hity w tym boksie, dwa autografy gwarantowane, bonusowo w specyfikacji również karty z kawałkiem meczowej koszulki. My trafiliśmy taką kartę Brandon Jennings. Otwierając ostatnio, również trafiliśmy Carmelo Antonego z tej samej serii. Dress code, kart jersey, inserty, inserty matching numbers. Bardzo fajne inserty, duale. Dual insert Blake Griffin, Jeremy Lin Melo oraz Anthony Davis, Marcus Camby, Ol Panini, Karl Malone i Amari Stoudemire, Heroes of the Hall, czyli legendy, Kevin McHale, Nate Archibald, Gail Goodrich oraz Kim Olajuwon, Spirit of the Game, Kevin Love, DeAndre Jordan, Derrick Rose i Kawhi Leonard. Bardzo fajny, rzadki insert die-cut Knights of the Round, Russell Westbrook, oraz dwa autografy w tym boksie. Kyle Singler, Detroit Pistons oraz John Lawyer, Cleveland Cavaliers. Dwa autografy, no nie mieliśmy szczęścia do autografów. Oczywiście mogliśmy trafić lepszych zawodników, natomiast to nie my mamy mieć szczęście, tylko wy. Boksy, paczki z tej serii dostępne w sklepie hoops.pl. Zapraszamy na www.hoops.pl i abyście wy potrafiali naprawdę dobre i wartościowe karty. Oczywiście, tak jak mówiłem na początku, w każdym boksie z rocznika 12-13 Panini dodatkowa bonusowa paczka Kobe Anthology, 5 kart Kobe'ego Bryanta, oczywiście możliwość trafienia kart z autografem, kart jersey. Tutaj pokażemy wam, jak taka karta jersey wygląda. Trafiliśmy ją jakiś czas temu właśnie w paczce Kobe Anthology, limit 24 sztuki, także bardzo nisko limitowana karta z kawałkiem meczowej koszulki Kobe'ego Bryanta. Naprawdę pięknie się prezentuje. 24 karty na świecie. Kobe Anthology Bonus Pack. Oczywiście również do trafienia karty z autografem Kobe'ego Bryanta. To by było na tyle. Dziękujemy wam serdecznie za uwagę i do następnego razu. Cześć. To jeszcze raz my. Okazuje się, że nie był to aż tak słaby boks, jak myśleliśmy. Co prawda autografy, które znaleźliśmy w Panini 12-13 Basketball, nie powalają na kolana, natomiast trafiliśmy kartę, taki oto insert. Okazało się, że jest to bardzo rzadka seria insertów. Nazywa się Knights of the Round. I występuje taka karta raz na case, czyli case boksów z danej serii. W tym przypadku case Panini Basketball 12-13 składa się z 12 boksów. 12 boksów mamy w case'ie, 24 paczki mamy w boksie, czyli cały case, 288 paczek z kartami NBA i tylko jedna karta z tej serii gwarantowana jest na cały case, czyli na 288 paczek. Knights of the Round die cut insert, wycinana karta, bardzo, bardzo rzadka, bardzo ładna. Panini Knights of Round. I trafiliśmy Russella Westbrooka, czyli nie jest to anonimowy zawodnik, gwiazda. Także bardzo wartościowa karta na pewno.
warto o nią zadbać, warto zamknąć ją do magnetycznego holdera i aby była dobrze zabezpieczona i tylko zyskiwała, nie traciła na wartości. Bo wiadomo, tylko dobrze zabezpieczone karty gwarantują zachowanie idealnego stanu, a stan karty oczywiście wpływa na jej wartość. Także Knights of Round hitem naszego boxa 12-13 Panini Basketball. Oczywiście wszystkie karty, które dzisiaj dla Was trafiliśmy w relacji, znajdziecie w sklepie hoops.pl, www.hoops.pl. Sprawdzajcie, co kilka dni nowe karty, nowe serie, nowe boksy. Zapraszamy serdecznie i do następnego razu. Cześć.